W ramach 14. kolejki Wrocławskiej Ligi Okręgowej Dolnobrzeski Zespół KP podejmował na własnym boisku zespół Polonii Jaszowice. Mecz idealnie ułożył się dla gospodarzy. Zaledwie 7 minut po rozpoczęciu spotkania prowadzenie dla KP uzyskał Marek Gacek. Pierwsza połowa toczyła się w szybkim tempie, ale pomimo kilku dogodnych sytuacji wynik nie uległ już zmianie i tym samym gospodarze schodzili na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. W trakcie kolejnych 45 minut wyraźnie lepszą grę piłkarze KP udokumentowali w 57. minucie, zdobywając drugą bramkę. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Szczur. Gości w tym spotkaniu stać było tylko na honorowe trafienie. Na 2-1 w końcówce meczu wynik ustalił Łukasz Dziubczyński. Tak, jesteśmy zadowoleni, poniekąd mógł być wynik być wyższy. No i przeciwnik trudne warunki nam postawił. Ciężki mecz mieliśmy. Myślę, że to jeden z lepszych spotkań na naszym murawie, prowadzony w szybkim tempie, jak na klasę okręgową. Obydwie drużyny chciały grać w piłkę. No, my nie cieszymy się ze zwycięstwa, natomiast to niepotrzebnie myśmy zafundowali sobie na koniec chwilę gdzieś tam grozy, ponieważ mogliśmy co najmniej trzema, czterema bramkami wcześniej rozstrzygnąć to spotkanie, choćby po sytuacjach Tomka Urbana czy Dominika i Maziarza mogło to się inaczej, natomiast goście walczyli do końca ambitnie. Runda jesienna powoli zbliża się ku końcowi. Do rozegrania zostały już tylko 3 spotkania, ale jak mówi trener Piotr Bolkowski, jest jeszcze za wcześnie na dokonanie piłkarskiego podsumowania. Po 10 wygranych, 2 remisach i 2 porażkach zespół KP zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów, tracąc do lidera LKS Stary Śleszów 6 oczek. Myślę, że możemy się jeszcze wstrzymać, bo mówię, no to są jeszcze 3 spotkania, mogą w tej lidze dużo zmienić. Kolejny mecz zostanie rozegrany także przy ulicy Kolejowej. Drużyna KP zmierzy się z zespołem z Żernik.